Przede wszystkim, znowu poziom 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biomamarchia. Tak, nie to miałeś powiedzieć. Dobra, w ostatnim odcinku poddawaliśmy wszystkie questy, które zrobiliśmy w rdzawym lesie. Zajęliśmy się fałszywymi kapłanami Ondry oraz poszliśmy do fortecy załatwić parę spraw organizacyjnych dwóch petentów i tak dalej. W międzyczasie, jak wróciłem do krzepy, ukończono budowę fontanny na Jasnym Dworze. To coś zbudujemy kolejnego. Co nam jeszcze zostało? Już tylko laboratorium zostało. Wygląda to, że tak. Okej, spoko. Dobra. Hey there. Dzisiaj idziemy do długich wodospadów oraz mam nadzieję, że dojdziemy, pewnie raczej nie, w pobliże baterii Trugnana. Dobra, no Hey there. to w drogę. Lord Seedrock opuszcza warownię. Tak, załatwiliśmy jego sprawę, więc się wyniósł. Niemal padł ofiarą bandytów na szlaku, ale twój patrol go uratował. Tak? Okej. Hey there. Znajdź gorące źródła w pobliżu długich wodospadów. Tak. To jest jeden z tych questów, co tu mamy do zrobienia. Znaleźć jakąś perłę, która się tu znajduje. Okej, tu widzę jakieś są duchy. Zielony kostur. Okej, kostur bojowy. Znakomita celność. Zasięg broni. Przynajmniej piętno natury przy krytyku użycie raz na potyczkę. Odbicie minus 10, to broń taka sobie, powiedziałbym. Tak. Tylko dla mag, druid, mnich. Tym bardziej. Dobra. Weźmiemy ją do... Okej, duchy się wkurzyły za to. Myślałem, że przynajmniej z nimi pogadamy jakoś. Ale dobra. No to bierzmy się do roboty w takim razie. Upiór, zgorzkniały duch. Okej, możemy krzyknąć. Pewnie one są niewrażliwe na strach, co? No nie wiem, zobaczmy. Raz na... dwa razy na potyczkę. Barbarzyński ryk. Okej. Kto tu się rzucił? Kto nie powinienem? Nie powinien ty. Powinieneś strzelać. Okej, ogłuszona. Spoko, zaraz jej pomożemy. Tak, sporo FPS-ów zjadają te duchy. Tak, i sporo oberwała już od tych upiorów. Okej, ona zaraz krzyknie. Trzeba na to uważać. Ty może im pomóż, a ty pomóż jej. Okej, sparaliżował on następny upiór. Kengwala. Okej, możemy coś jej... możemy ją podpalić, co? Możemy też jej zawalić lancą. Możemy ogień wziąć. Świetnie, ten duch padł, to jeszcze ten upiór został. Okej. Dobra. Nadal nie napotykamy jakichś trudnych walk. Barbarzynka może powinna wziąć jakiś cięższy pancerz, ale w tej walce mocno oberwała, ale dobra, zobaczymy. Możemy uda się jakoś trochę dalej od walki głównej trzymać. Okej, dobra. Co tam jeszcze było? No, po prostu zwykłe szaty. Okej, co to jest? Wieża wygląda jakby wykutą w kamieniu urwiska. Wejście jest zawalone i zablokowane lodem, ale domyślasz się, że widok z wieży na dolinę musi robić wrażenie.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie krasnoludzka architektura. Okej, tam są jacyś ludzie. Może pogadajmy z nimi. Lagufat. Cofajmy się może. Tak, to była zdecydowanie pułapka jakaś. Cofajmy się może jeszcze trochę. Jeszcze miały na nas zasięg. Okej, dobra. Tobie powinienem dać jakąś broń. Dystansową również. Większa zguba lodu. Okej. Tak, większe zguby lodu, to zaraz ich poczęstujemy pysznym fireballem. Mamy ich o nich nakrzyczeć. Tak. Zadziałało. Przez strach, przez strach, przez strach. Świetnie. Tak, barbarzyński cios. Okej, nie udało się zbytnio. Część naszych ludzi została sparaliżowana, ale spoko. Okej, o nich te większe zguby lodu chyba wybuchały. Okej, ty się cofnij. Ty możesz zająć się tym skradaczem. Okej. Możesz go zintegrować i zobaczymy. Okej. No to po zgubie. Wow, dwóch ich tu jest. Okej, wszyscy na nich. Przynajmniej jakieś doświadczenie dostajemy za tych lagufatów. Przynajmniej na razie. Postęp bestiariusza, lagufat, skradacz, koniec. Okej. To jeżeli chodzi o doświadczenia za nich. Kosz wygląda na dość duży. Mógł w nim niegdyś płonąć ogień sygnałowy. Okej. Drugańskie zębatka. Okej, po prostu złoto wygląda na to. Solidny napierśnik. Coś tutaj będziemy mieli. Nic ciekawego. Dobra. Jest jakaś rzeka. Uczeń Lśniącego Stowarzyszenia. Co było z tym Lśniącym Stowarzyszeniem? Bo już zapomniałem. Okej, dobra. Gość pewnie będzie miał dużą odporność na obrażenia, ale dobra, zaraz sobie z tym poradzimy. Ulmar jakiś tu idzie. Okej, zbliżę może trochę widok. Okej, udało się go przejąć kontrolę na nim, fajnie. To na razie powstrzymamy się od kuli ognistej. Dobra. Dobra, ty zanim się naładujesz, rzuć błogosławieństwo. Okej, dobra, już stracił. A nie, dalej jest nasz mąż. Już myślałem, że się już stracił. Dominacja, okej. Okej, dobra, ty podejdź tutaj. Rzuciłeś już obszarówki, dobra. Ty krzyknij. Coś go wypchnęło nieźle. Pewnie jakiegoś tam mnicha mają. Dlatego. Okej. Dobra, ty dalej strzelaj. Tu możesz na nich. W sumie nie, w sumie to nie. Ponieważ uderzenie maga również ma taki sam efekt. Okej, dobra, ładnie nam idzie. Ty masz jakąś obszarówkę, tak? Dziki opór. Serce furii. Okej. Wow. To ona taki
zrobiła pogrom. Zabija draśnięcie 6, trafienie 3, trafienie krytyczne. Nie wiem, to chyba po prostu się zebrało kilka rzeczy i dlatego tak wyglądało, że taki pogrom. Okej, dobra. Zajmijmy się ich kapłanem. Eder, ty gdzie jesteś? Nie jesteś zwarczy, to możesz go przewrócić. Okej. A tak, dobra, tutaj już widzę, jest ich mnich. Jego też może przewrócę. Dobra, kapłanem zajęliśmy, to teraz zajmijmy się mnichem. Świetnie. Tylko ten paladin został. Okej, okay, możemy go jeszcze przewrócić, ale pewnie... On ma redukcję obrażeń 14, spoko. Nie tak dużo. Powinni jakieś fajne zbroje w takim razie dropnąć. Solidna zbroja płytowa na pierśniki. Solidne kostury. Mikstura duchowej tarczy, mleko. Oraz głowa Ulmara, okej. Okay. A tak, mieliśmy zlecenie na niego. Taladrowi. Zanieść głowę Taldarowi, ale kto to był? Okej. Okay. Okej, okay, po wykonaniu zadania. Doszło jakieś zadanie w baronii. Dobra, nagroda 25% doświadczenia. 500 sztuk złota miedzi w skarbcach. Palec Nidrena. Okej. Okay. Dajmy to może Zachuła, tak on się nazywał? Dobra, Zachuła, tak. Niech on się tym zajmie. A my tymczasem pozwiedzajmy tutaj resztę terenu. Miejscówka nie jest zbyt duża. Wygląda na to, że rzeki nie da się przejść. Będziemy musieli znaleźć drogę naokoło. Okej, jest jakiś most. Zanim niego przejdziemy, może zbadajmy najpierw tutaj wszystko, co mamy. Drogi wyglądają całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że nikt nie powinien się tutaj poruszać zbytnio. Od upadku... To się nazywało? Baterii. Ale dobra. To jest jakaś dusza. Na ścieżce leży kilka rozrzuconych drobiazgów. Wygląda na to, że miała tu miejsce szamotanina. Ledowód jest w pół zakryty cienką warstwą śniegu. Smugi esencji unoszą się w chłodnym powietrzu. Dosięgnij do esencji. Strzęp duszy zanurza się we wspomnieniu. Nazywasz się Idgar. Nigdy nie byłeś dalej niż 20 minut od domu, nie wspominając o Białej Marchii. A mimo to wspinasz się miarowo już od tygodnia. Powietrze jest rzadkie, twoje odzienie jest zbyt lekkie, zapasów wystarczy zaledwie na 3 dni, ale nigdy nie czułeś się lepiej. Od początku swojej podróży miałeś zaledwie kilka przypadków omdlenia. Kiedyś miewałeś tylko w ciągu jednego dnia. A najlepsze jednak były sny. Pomimo zamarzniętego skalistego podłoża i wycie wiatru, sen przychodził do ciebie każdej nocy i przynosił wizję majestatycznych szczytów okrytych śniegiem. Zimno jawić się jak łagodny ból w kościach. Idąc pod wiatr, czujesz, że twój ból rośnie wraz z pewnością, że jesteś już coraz bliżej niego, albo niej, swojego duchowego bliźniaka. Niezznajomej osoby, której dusza jest lustrzanym odbiciem twojej, jednej z niewielu na Eorze, która jest w stanie pojąć nieustanną odrękę rozszczepionej duszy, jedynej, która może ten ból ukoić. Coś zbliża się poprzez zasłonę śniegu przed tobą. Jak bicie serca przez kaninę, wyczuwasz pulsującą obecność i wiesz... Wizja nagle się urywa, wpatrujesz po rozrzucone rzeczy Igdara, a jego uniesienie odpływa z twoich żył. Kiedy jego esencja cię opuszcza, czujesz, jak jego niecierpliwość zamienia się w rozczarowanie, aż w końcu pozostaje jedynie pustka bezsensownej śmierci. Okej, okay, zbadaj okolicę. W śniegu leży pusty plecak, został niemal rozdarty na pół. Na ziemi dostrzegasz gmatwaninę błotnistych śladów. Trudno rozpoznać ich kształt lub liczbę. Zdają się prowadzić na północ. Okej. Okay. Coś mi nowe zadanie. Dowiedzieć się, jak zginął ten gość. Widzimy jego rakiety śnieżne i tak dalej.
To już ciekawa misja. Okej, Legufaty. Szukał swojej drugiej połówki, a wygląda na to, że nie udało mu się znaleźć. Okej, dobra. Otwórzcie ogień do tego dowódcy. Ty może również stankujesz dowódcę. A ty tutaj się przesuń. Okej. Tak, musimy skarnąć tego dowódcę, tak. Okej, ty już krzyknęłaś. Nie to. Jesteś zwarcie z nim? Nie. To bodyć tutaj. Tak, dobra. Błogosławieństwo. Kula ognia. Proszę tak, żeby bardziej tych z tyłu trafić. Dobra. Fala. Dobra, użyj tego serce furii. Wygląda na to, że to jest świetne. Okej, połączymy to z wzmocnioną falą. Powinno dać niezły efekt. Okej, świetnie. Dobra, dowódca szybko padł. Ich druga linia również szybko pada. Okej, dobra. To rzućmy jeszcze parę pocisków. Okej. Że zajmij się tym skradaczem, co? Okej. Dobra, jeszcze jeden. No uderzenie maga. Już tylko ten gość został. Bardzo ładne obrażenia zadaje obszarowe. Podoba mi się na pewno. Chociaż myślę, że powinienem dać jej jakąś również broń dystansową. Na wszelki wypadek. No dobra. Okej, chyba doszliśmy do tego ciepłego stawu. Przynajmniej ziemia wydaje się być cieplejsza niż w okolicy. Tak niezamarznięta. Wolna od śniegu. Okej, dobra, zebrano daninę. Bandyci zrabowali, R zebrał, okej. Nadal mamy całkiem dobrą ochronę, więc nie wiem, czemu tak dużo zrabowali. Domyślam się, że to losowa rzecz. Okej, dobra. No to zaglądamy. Zaglądasz do sadzawki, woda jest idealnie czysta, ale nie widzisz nic godnego uwagi. No okej, no to może ktoś zabrał tą perłę. Teraz się przekonamy. Okej, dobra. Dobra, wy zgarnijcie ich. Ty możesz sobie mi pomóc. Dobra, fala. Okej. Rzuć mały krąg ochrony tutaj. Barbarzynka nasza mocno obrywa. Chociaż nie, wiesz co? Eder może się nimi zająć. Okej. Ty możesz ją trochę podleczyć. Ty miałaś jeszcze coś takiego, co cię regenerowało, co? Dziki opór. Tak, to jest raz na potyczkę, więc możemy tego użyć bez problemu. Dobra. Co ty? Ty po prostu strzelaj. Świetnie. Okej, tutaj maga mają. To może nim się zajmijmy teraz. Dobra, użyj tego swojego serca furii.
Tak wolno wygląda ta animacja, ale okej, okay, dobra. Skoro działa, to działa. Okej. Okay. Ten gość dalej leży, musiał otrzymać jakiegoś krytyka z tego... z tego pola. Okej. Okay. Puf, świetnie. Myślałem, że panie, ale dobra. Okej, okay, pozbierajmy krapy. Już chyba wyczyściliśmy bestiariusz, jeżeli chodzi o te legofaty. Okej, okay, ty się cofnij trochę. Możesz użyć tego przerażenia. Dobra. Znowu nam sparaliżowali maga. Na razie nie będę nic z tym robił. Możemy szwale rzucić? Możemy. Okej. Okay. Moglibyśmy, gdyby ona również nie została sparaliżowana. Okej, okay, podejdź tutaj, użyj serca furii. Co by nie powiedzieć, te serce furii świetnie. Świetnie ich sieka. Okej, okay, paladyn wykończył gościa, świetnie. Tak, trzeba uważać na tych legofatów, oni rzucają sporo zaklęć. Okej. Okay. Jest jakaś rodzicielka. Przewróćmy ją. Zanim nam na przysparza kłopotów. Okej. Okay. Możemy ją jakoś sparaliżować. Możemy ją zdezintegrować. Okej. Okay. To może nie zadziałać. A możemy ją spalić? Detonacja jeszcze mniejsza. Szansa paleniem jeszcze mniejsza. Ma bardzo dobre staty. Dobra, więc w takim razie weźmiemy odsłonięcie słabości. Rzucimy. Równie mała szansa. Dobra. Dobra, rzućmy krąg ochronny. Okej, okay, dobra. O, udało się ją odsłonić słabości. Świetnie, to teraz ją zdezintegrujmy. Nadal tylko 30%. Okej, okay, dobra. Aha. Dobra, rzucajcie dalej czary. Co ty masz rzucić? Może strzelaj po prostu. Masz całkiem dobrą szansę. Okej, okay. Skrył śmierć, zaraz padnie. Świetnie. Ona miała zdecydowanie zwiększone statystyki związane z tym z większym poziomem trudności. To chyba jest pierwszy przeciwnik, który nam sprawił jakiekolwiek tutaj problemy. Okej, okay, dobra. Wow. Dobra. Nie powinienem się tak z nią wychylać, ale dobra. Ona ma zawsze to swoje, ten swój dziki opór, więc jakby co tego użyjemy. Dobra. Rzućmy kulę ognia. Znowu paraliż, świetnie. Okej, okay, możemy rzucić kolumnę świętego ognia. W ten sposób. Okej. Okay. No ma jakieś debuffy, że ma taką niską szansę trafienia? Tak, chyba ma... Tak, ma oślepienie, dobra. To usprawiedliwa, ja. Okej. Okay.
Lady niech użyje tego swojego płomiennego ostrza. Elder, gdzie ty jesteś tutaj? Może zajmie się tym Legufate, zanim nam więcej zaklęć rzuci. Okej, okay, to też się nim zajmie. To też. Okej. Okay. Okej, okay, już tylko ten gość został. Troszkę oberwaliśmy, ale... ją zawsze możemy podleczyć, więc nie ma problemu. Dobra. Machaniem rękami odgarniasz parę unoszącą się z nad sadzawki. Zdaje się, że widzisz. Nie, jednak nie, to tylko pęcherze powietrza unoszące się z głębin. Sadzawka jest pusta. Okej, okay, dobra. Będziemy musieli pewnie pójść do tej jaskini, którą tutaj znaleźliśmy. Zaraz tylko ten krab ogarnę. A nie, myślałem, że to jest jaskinia. Nie ma, tylko jest jakieś tomiszcze. Okej, okay, czy rodzicielka miała coś ciekawego? Agat, wątrobia, lagufata, wątroba, ametyst, ametyst, więc raczej nie miała. Tak, nie zauważyłem, żeby coś ciekawego było. Na dnie tej sadzawki zauważasz coś kulistego i opalizującego. Zabierz to. Sięgasz też do ciepłej wody, czując mrowienie na skórze. Wyciągasz szkolę, jest cięższe niż mogło się wydać, a jej gładka, perłowa powierzchnia opaluje, kiedy ją obracasz. Wkładasz szkolę do plecaka. Okej, okay, świetnie. Tutaj mamy jakiś grimoire. Dziennik Igdara. Oho. Większość pozostałych stron jest zabłocona, ale potem się odczytać wpis blisko końca. Folsk, tak. Obudziłem się rano i widzę, że palce u nóg mam silne. Zauważyłem resztkę chrustu, żeby... Zużyłem resztkę chrustu, żeby je ogrzać, ale za to rozpalenie ogniska zajęło mi tymczasem na 2 godziny. Sporo się nauczyłem. Wczoraj mijałem wioskę, myślałem nawet, żeby się nie zatrzymać. Ciepłe łóżko i porządna strawa byłaby wspaniała po niemal tygodniu spędzonym w górach. Ale nie chcę zgubić tropu mojego duchowego bliźniaka, kiedy jestem już tak blisko. Śniłem wczoraj o jaskini ukrytej za wodospadem. Tam właśnie go znajdę. Nie wyobrażam sobie, by sen oznaczał co innego, ale lepiej będzie... Kolejnej strony brakuje, a reszta jest nieczytelna. Okej, za wodospadem. Gdziekolwiek to może być. Wcześniej nie natknęliśmy na żaden wodospad. Może pośmiertnie znajdziemy jego drugą połówkę. Zobaczymy. Dobra, przejdźmy się jeszcze na północ. Zobaczymy, co tu jest. Tak, przy niej walce trochę oberwaliśmy. Więcej legfatów. Ok, otwórzcie ogień. Ty użyj pocisków, a wy rzućcie się na dowódcę. Okej, okay, świetnie. Mag rzucił zdążyć zaklęcie. Zdążył rzucić zaklęcie zanim został sparaliżowany. Fajnie. Okej. Okay. Coś, co rzuca zaklęcia? Nie. Tylko ten skradacz będzie nas denerwował. Okej, okay, lagufat dowódca. Bestiariusz wypełniony. Okej. Okay. Coś możesz zaatakować, żeby... nie. Dobra. Rzuć coś na tego skradacza. Możesz tutaj krzyknąć. Okej. Zajmijcie się tym żukiem lodowym, ty też. Kmak trochę obrywa od tego skradacza. A więc ty się nim zajmij. Szybko biegasz. Ty pomożesz tutaj. Okej, okay, nie zdążyłaś. Co ich przewróciło?
Nie mam pojęcia. Ale dobra. Coś tu jest ciekawego? Nie. Prawdę mówili w karczmie, że idąc do baterii sporo się tych legufatów spotka. Czujesz, jak coś cię trąca w plecy, wracasz się, nikogo za tobą nie ma, ale znowu czujesz dotyk. Coś się porusza w twoim plecaku. Otwierasz plecak i słyszysz ciche bulkotanie. Pośród swoich rzeczy natrafiasz na coś śliskiego. To mały legufat. Obserwuje cię z ugodną ciekawością, a jego ciało nadal pokryte jest kawałkami skorupy jaja. Jesteś pierwszą osobą, którą maluch zobaczył. Będzie cię teraz uważać za tatusia. Czteroręki rybolud jest teraz twoim synkiem. Moje gratulacje. Okej. Więc tyle, jeżeli chodzi o perłową kulę. A w plecaku małego legufata. Okej. Gdzie on jest? Gdzie on jest tutaj? Zamienimy sobie naszego kotka. Jakiego mieliśmy kotka? Rudy kot pręgowany. Bo od dłuższego czasu go mieliśmy. Więc sobie weźmy legufata. Okay, gdzie on łazi? Tutaj. Jest identyczny jak chyba... jak zwykłe legufaty, tylko po prostu mniejszy. Chyba broni nie ma. Okej, dobra. Taki pozytywny akcent na koniec odcinka. Dobra, w następnym odcinku zwiedzimy tutaj. Po drugiej stronie rzeki zobaczymy, co będzie. No i chyba wrócimy się do wioski, oddać te dwa zadania, które wykonaliśmy. I później będziemy się kierować do baterii Durgana. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!